Cześć, ja jestem Bugi, jesteście na kanale DBBRK, zapraszam do prezentacji słówek Sony MDR-ZX300. Są to słuchawki, jak widzicie na obrazku, głównie do MP3, iPoda, Walkmana lub innego urządzenia muzycznego, przenośnego, do telefonu, w również, tylko że się nie da przez nie gadać. Tak wyglądają na żywca, całe białe, bardzo designerskie, jak widzicie, z niewielkimi poduszkami. Metalową wstawką, ładne logo sony, metalowe takie lekko chropowate, wyraz sony, nazwa sony jest gruba, kabel ładnie wprowadzony do słuchawki, czerwony znacznik prawego ucha jedyny w zasadzie kolor na tych słuchawkach oczywiście rozsuwane z obu stron, całe słuchawki wykonane z plastiku. Z głośniczki można obrócić o 90 stopni, by je ładnie położyć, by nie chrobotały po biurku. Również się odchylają do wewnątrz, jeżeli ktoś ma niestandardową głowę. Słuchawki z plastiku, więc się mogą wyginać i rozjeżdżać. Przypasują najprawdopodobniej na każdą głowę, nawet największego słonia. <laughs> Co by tu jeszcze powiedzieć? Jak już wcześniej pokazywałem, wejście. Do słuchawki. O, właśnie. Poduszeczki mięciutkie przykrywają ucho, nie wchodzą do środka. Poza tym, jak widzicie, widać głośnik w środku, o tam. Nie jest to zbyt ładnie, estetyczne, ale jak jest to na głowie przy uszach, więc nie bardzo to widać w sumie. Jak już wspomniałem wcześniej, czerwony znacznik. Zwróćmy teraz uwagę na wykończenie. Diablo bardzo ładnie wprowadzone do słuchawek, bardzo estetycznie i wygląda na trwały. Trwałą rzecz. Kabel przy słuchawkach jest taki w kształcie eliptycznym. Powoduje to, że się kabel nie, nie mota i nie plącze. Jest to bardzo dobry feature tych słuchawek. W pewnym momencie kable się łączą i później jest tak jakby okrągło. Chociaż widać cały czas, że on jest tak jakby zrobiony z dwóch. Na samym końcu mały jack w kształcie literki L. Nieprosty. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W sumie to już nie ma chyba większego znaczenia, przynajmniej dla mnie. Kabel ma długość 120 cm dokładnie. To jest dosłownie od słuchawki aż po sam jack. Jest to wystarczająco, by podpiąć do telefonu czy czegoś tam. Nie ma poduszki na górze słuchawek z plastiku, co może powodować troszeczkę zmęczenie po kilku godzinach siedzenia w nich bez, bez przerwy. Co by jeszcze Wam pokazać? Chyba to wszystko. Słuchawki bardzo, jak widzicie, designerskie. Na pewno, jak to ktoś tam napisał, można w nich wyjść na miasto. Nie są takie wielgachne, nie mają mikrofonu i, i mają ciekawą barwę dźwięku. Polecam, na pewno polecam, zwłaszcza, że ja za swoje zapłaciłem raptem 7,5 funta, czyli wydaje mi się bardzo mało. Dzięki wielkie za uwagę, zapraszam wszystkich do subskrypcji, kliknijcie na Facebooka, wejdźcie na Twittera, może naszego bloga i patrzcie na inne filmy. Cześć!